Witajcie moi drodzy. W kolejnym odcinku z cyklu Zarabiacze bohaterem odcinka jest Sustoidek. Jest to radziecki Tedek 6 poziomu, który wzbudza mieszane uczucia u graczy, którzy go posiadają bądź też grają przeciwko niemu. Gracze, którzy go posiadają, jedni mówią, że jest to fantastyczny pojazd, masakrator, który potrafi niesamowicie dużo namieszać na polu bitwy. Drudzy stwierdzają, że ma on tak słaby pancerz, że nie da się nim zupełnie grać. No ale cóż, ile osób, tyle opinii, nie da się ze wszystkim dogodzić. Najważniejsza sprawa. Koszty. 3250 golda. Od czasu do czasu są oczywiście zniżki, wówczas sądzę, że warto go kupić. Naprawdę jest to bardzo okazyjna cena. 700 HP. Jak na szóstkę to już jest całkiem przyzwoicie. Masa 64 tony. Prędkość maksymalna 35 km na godzinę. To do przodu, ale do tyłu mamy tylko 12, czyli do tyłu raczej słabo. 30 stopni obrót dookoła osi, więc całkiem przyzwoicie, naprawdę nie ma się czego powstydzić. I to co najważniejsze, działo. Co z tym działem? To jest 130 mm działo na szóstym tierze, które ma penetrację 196, czyli już naprawdę penetrację, którą na przykład ma T32, praktycznie taka sama jak T32, które jest na 8 tierze. Dodatkowo to jest penetracja na zwykłym PPQ. Mamy penetrację 171 na pocisku goldowym oraz 65 na pocisku HE. Dlaczego jest taka różnica między pociskiem przeciwpancernym a goldowym? Ze względu na to, że pancerz, jak tak powiedzieć, mają zwiększoną penetrację, natomiast mają odrobinę mniejszy damage. Damage tutaj jest standardowo 440, natomiast dzięki temu, że dostaliśmy mniejszą penetrację, dostajemy za to większy damage na strzał, czyli jest to aż 510 HP zabrane przeciwnikowi. Oczywiście jeszcze większy damage dodaje się przy użyciu pocisku HE, bo aż 580. I przy penetracji 65 to już naprawdę potrafi nieźle namieszać. Czas przeładowania. U kolegi jest 15.34. Z tym, że to nie jest najlepszy wynik. Z tego co wiem, można zejść maksymalnie do poziomu około 12.60. Z tym, że wtedy już trzeba byłoby mieć braterstwo, trzeba byłoby mieć załogę na 100%, to jest oczywiście pewnik. Dodatkowo jeszcze wentylację, dosyłacz, dodatkowe racje bojowe. Wówczas schodzimy do około 12.66 i to już jest naprawdę wynik rewelacyjny. Ma to swoje plusy, minusy. Oczywiście czas przeładowania dla niektórych krótki, dla niektórych długi. To pamiętajmy, że to są szóste tiery. To są czołgi, które potrafią się w miarę szybko przemieszczać. Są też takie, które mają w miarę przyzwoity damage. I czas przeładowania praktycznie taki, że gdy my wystrzelimy jeden pocisk, oni wystrzeliwują dwa i no i wtedy niestety trochę bardziej to boli. Co dodatkowo jeszcze można powiedzieć o tym dziale? Działo ma alfę, czyli alfa damage na poziomie 10 tierów. Nie mylę się w tym momencie, bo powiem wam, że jeżeli byśmy wzięli pod uwagę tylko i wyłącznie bazowy damage, bez żadnych dosyłaczy, to jest około 200, czyli nie jest tak jakoś strasznie dużo. Natomiast jeżeli wzięlibyśmy już na max wyposażony czołg i strzelalibyśmy z pocisków przeciwpancernych, no wówczas mamy tego damage'u około 2700. To już jest naprawdę rewelacyjny wynik, to już jest wynik na poziomie 10 tierów. Naprawdę można powiedzieć, że ten czołg wtedy jest bardzo masakrującym Tedekiem na tym tierze. Ale
jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę pociski goldowe, czyli pociski premium, wówczas ten Alpha Damage przy maksymalnym doposażeniu tego czołgu, łącznie z wszystkimi racjami bojowymi, wszystkim, już jest ponad 3000, jakieś 3300. Także to już jest naprawdę coś niesamowitego, można robić bez mała pół drużyny, jeżeli przeciwnicy pozwolą nam na to i będą nam wyjeżdżać bezpośrednio pod lufy. No i cóż, można tak powiedzieć, że stajemy się wówczas pogromcą drużyn przeciwnych. Jak właśnie mogliśmy zauważyć, Is wyparował po zaledwie jednym strzale niesamowitego działa naszego bohatera. To działo ma taką swoją specyfikę, że bardzo cierpią moduły na czołgach, do których strzelamy. Dlatego też łatwo jest zamrakować wszelkiego rodzaju czołgi niższego tieru. Co jeszcze? Aha, moduły. Oczywiście wentylacja, dosyłacz i jako trzeci moduł, cóż, czas skupiania jest dosyć długi, bo jest 2,9 sekundy, ale oczywiście jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do grania jakimiś isami, ewentualnie FV-em, wówczas ten czas celowania jest jeszcze w miarę znośny. Natomiast jako trzeci moduł, jeżeli ktoś lubi stać z tyłu, bardziej gapić, oczywiście lornetka, jak również siatka kamuflażowa, która mimo tego, że ten Tedek ma bardzo słabe kamo, coś tam zawsze da, bądź co bądź, 25% bonusu zawsze coś daje. Można również założyć nasze przecelowanie. Powiedzmy tak, jeżeli bazowo mamy 2,9 sekundy, po założeniu szybszego celowania, po założeniu dodatkowo wentylacji, jeżeli mamy braterstwo, racje bojowe, z 2,9 sekundy schodzi nam do bez mała 2,3. To jest naprawdę różnica odczuwalna. Widać, kolejny cel się tutaj napatoczył. Co jeszcze? Jeśli chodzi o przydział perków na poszczególnych załogantach, jako pierwszy perk ja bym się nie zastanawiał, tylko dał żarówkę u dowódcy, natomiast reszcie rzuciłbym kamuflaż, ze względu na to, że Tedek ten jest wielki jak szafa gdańska, no i niestety ma problemy z ukrywaniem się, natomiast reszcie rzuciłbym drugi perk, możliwe, że braterstwo. Natomiast później już po uważaniu, jeżeli ktoś chciałby terenować, lubi terenować, to oczywiście bierzemy perk na terenowanie. Dodatkowo możemy wziąć jeszcze jakieś hamowanie sprzęgłem, możemy wziąć strzał z biodra, który też w przypadku takich dedeków coś tam daje, ponieważ daje nam to nie tylko przy obrocie wieżą, ale również przy obracaniu się całego pojazdu. Dodatkowo jeszcze wszelkiego rodzaju perki zwiększające zasięg widzenia. Ja najczęściej robię w ten sposób, że przecieram perki, które działają od zera na samym początku. Jako drugi nie daję od razu braterstwa, tylko braterstwo jest przydzielane dopiero później, jak już mam trzeci, czwarty perk. Wtedy następuje reset konta. Cieszymy się wtedy braterstwem i innymi perkami, które działają od 100%. Natomiast później dopiero dołączamy sobie perki, które działają od zera. Jak to zarabia? Bo o to najbardziej w tym wszystkim chodzi. Jak widzieliśmy, bitwa naprawdę była mocna. Kolega tutaj nawojował się i to bardzo, bardzo dużo. 4796 damage'u i 6 fragów. No to akurat dla nas najważniejszy jest damage. 13 strzałów oddanych, z czego 11 jest celnych. Jeden pocisk kosztuje bodajże 1100 srebra, jeżeli dobrze pamiętam. Najchętniej, żebyście mnie poprawili tutaj, jak to dokładnie wygląda. Ale za same pociski zapłacone było 23 tysiące i z sumy 71 tysięcy zostało 47. To jest bez konta premium, czyli
Nie są to jakieś rewelacyjne zarobki. To jest szósty tier, więc ten Tadek nie będzie miał jakoś tam zbyt dużego bonusu do zarabiania. I powiem szczerze, ja jestem trochę, że tak z deka powiedziawszy, zawiedziony jego zarobkami, bo przy takim damage'u na jaćce 8-8, czy nawet na icie 6, na jakimś innym 8 tierze, zarobki by już oscylowały powyżej 100 tysięcy, a tutaj mamy tylko 70, 100, 106 tysięcy z kątem premium. Powiem szczerze, niedużo. Myślałem, że będzie więcej. Czyli zamiast do zarabiania, on się naprawdę rewelacyjnie sprawdza jako ekspiacz, czyli do szkalania załogi. Jak widzimy, 1777 bazowego expa daje nam to ponad 2668 expa już takiego z kątem premium. Czy warto go kupić? Jeżeli ktoś ma radzieckie załogi, na kogoś nie stać na zakup SU 122-44, a chce kolejnego zarabiacza, bądź też właśnie coś do szkalania załogi, na pewno tak. Na pewno wtedy, gdy będzie jakaś zniżka i będzie on za 50%, wówczas jest warty zachodu. Natomiast normalnie, żeby go kupić za 3200, też jest to w miarę przyzwoita cena. I chyba wszyscy poczekamy na tą obniżkę, prawda? No dobra, nie będę przedłużał. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.